witaj na kanale Czytam, bo chcę i już. Za chwilę opowiem o swojej ulubionej serii kryminalnej z komisarzem Williamem Wistingiem w roli głównej. Kiedy tylko nowa powieść ma swoją premierę, staram się po nią sięgnąć. Dlaczego? Ponieważ wiem, czego się spodziewać i na co mogę liczyć. Jako, że niedawno wyszedł już 16 tom z serii o norweskim komisarzu śledczym, to powiem parę zdań właśnie o Bez granic. Jørn Lierhorst stawia na rzetelność opowieści. Nie chodzi o spektakularne śledztwo z fajerwerkami, a odkrywanie metod działania śledczych. W końcu autor sam był policjantem i doskonale wie, jak wygląda praca komisarza. Zanim przejdę dalej, dziękuję wszystkim za wspieranie mnie subskrypcjami i łapkami w górę. Polska już od 2004 roku jest w Unii Europejskiej. Tymczasem Norwegia do niej nie należy. Jednak swobodnie możemy przekraczać granice tego państwa bez posiadania paszportu. Tytuł powieści Bez granic jest dwuznaczny w języku polskim. Może dotyczyć takiego bezproblemowego poruszania się po różnych krajach, ale także sugerować przekraczanie przez kogoś powszechnie przyjętych praw. Kiedy rozpoczniemy lekturę książki, szybko się przekonamy, że należy wziąć pod uwagę oba znaczenia wyrażenia zawartego w tytule. Ktoś dokonał morderstwa w Hiszpanii, a echo tej sprawy poniesie nas również do Norwegii i trafi prosto w ręce komisarza Williama Wistinga, głównego bohatera tej powieści. Współczesny świat pod względem technologicznym będzie jak szalony, ale nowoczesne osiągnięcia można wykorzystać m.in. w pracy nad rozwiązaniem sprawy kryminalnej. Kiedy w hiszpańskim miasteczku portowym zamordowana zostaje australijska turystka Ruby Thompson, to zbrodnią zajmie się nie tylko policja, ale również grupa użytkowników pewnego forum internetowego. Osobą pragnącą się zaangażować w znalezienie mordercy może być każdy i pochodzić z najodleglejszego zakątka świata. Użytkownicy dodają komentarze, artykuły na temat sprawy. Można także umieszczać zdjęcia. Astra, dziewczyna z Norwegii, szuka fotografii wykonanych w czasie, kiedy doszło do zbrodni. Jej imię jest tylko nikiem, ale coś wiadomo o tej osobie, choćby to, że jej rodzina ma domek kletniskiekowy w Palamos. Pewnego dnia dziewczyna znika. Przestaje być aktywną uczestniczką w grupie, choć wszystko wskazuje, że wpadła na coś, co mogłoby okazać się dowodem w sprawie. Takim, który pozwoliłby doprowadzić do odkrycia tożsamości mordercy. Założycielka forum pisze do norweskiej policji, czy pomogą znaleźć Astrea. Ze zdjęć, jakie dziewczyna umieściła na forum, wynika, że zostało zrobione w Larwiku, a tam pracuje komisarz William Wisting. Mimo, że nie ma ochoty zajmować się tą sprawą, to instynkt podpowiada mu, że trzeba zająć się zgłoszeniem na poważnie. Komisarz jak zawsze ma rację i drąży temat. Stopniowo znajduje kolejne elementy układanki i dopasowuje je do siebie. Przy okazji widzimy też, jak wygląda jego codzienność. Obserwujemy go w roli ojca, dziadka i syna. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale sprawa zabiera mu sporo z życia osobistego. William Wisting wkracza też do świata internetowego i przygląda się zjawisku crowdsolvingu. Komisarz dostrzega, jak wiele możliwości daje zaangażowanie tłumu do rozwiązania jakiegoś problemu. Widzi też drugą stronę medalu. Zauważa, jakie niesie to zagrożenia. Do grupy może zostać przyjęty sprawca zbrodni i obserwować, co na jego temat wiedzą forumowicze. Akcja powieści Bez granic rozgrywa się na początku zimy. W Norwegii właśnie spadł śnieg, robi się zimno. Tymczasem w Hiszpanii panuje zupełnie inny klimat i William Wisting będzie miał okazję poznać inny zakątek świata niż na co dzień. Łatwość przekraczania granic, przemieszczania się sprawia, że policja z różnych krajów musi współpracować ze sobą. W powieści zobaczymy, jak to może wyglądać w praktyce. Jørn Lierhorst pokazuje również, jak żmudna może być praca śledczego,
nie idealizuje jej w żaden sposób. Komisarz Wisting w pewnym momencie mówi wprost, że nie ma tu miejsca na spektakularne zwroty akcji. Trzeba skrupulatnie, małymi kroczkami przyglądać się poszczególnym elementom układanki i cierpliwie dopasowywać te elementy, odrzucając to, co nie pasuje. Nie oznacza to, że powieść będzie nudna albo przydługa. Horst dba o to, by opisywać śledztwo dokładnie, bez zbędnych elementów. Język jest precyzyjny, pozwala nam na skupianiu się na sprawie jak w soczewce. Pisarz nie zawiódł moich oczekiwań, otrzymałam odpowiedź intrygującą, którą trudno odłożyć na bok. Mimo że nie oczekiwałam specjalnych zwrotów akcji, przyciągająca jest sama osobowość komisarza, ważny jest jego tok myślenia i jaki to ma wpływ na pracę nad śledztwem. Wisting nie spocznie, dopóki nie rozwiąże sprawy, a odbiorca z przyjemnością mu towarzyszy, śledząc rozwój akcji z ciepłego i bezpiecznego fotela. Warto podkreślić, że ową precyzję języka w polskiej wersji świetnie oddała Milena Skoczko-Nakielska. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie recenzji. A jeśli szukasz innych ciekawych powieści kryminalnych, zapraszam do obejrzenia recenzji na temat książki Influencerka Ellery Lloyd oraz Diabeł Stróż Marka Krajewskiego. Trzymaj się. Pa!